Cześć moje drogie, dzisiaj będzie filmik z makijażem, ale tylko kosmetyki drogeryjne, czyli coś na każdą kieszeń. Użyję takie same fajne rzeczy, które się u mnie sprawdzają, z których jestem zadowolona, po które sięgam najczęściej i na tą chwilę nie mam na buzi nic oprócz serum. W sumie dwa sera nałożyłam, jedno, które się wchłania idealnie, zostawia suchą skórę, a drugie dałam właśnie, żeby coś zostało takiego nawilżającego, lekkiego. Nie stosuję latem kremu pod makijaż, to jest mój sposób na to, żeby makijaż utrzymywał się jak najdłużej, ale to nie robię tak, wiecie, że zostawiam suchą skórę i nic na to nie daję, bo niestety będzie wyglądać to bardzo pudrowo i ta najbardziej zewnętrzna część skóry będzie dość mocno ściągnięta i nie robię też oczywiście tak, że z dnia na dzień koniec, kremu nie ma, tylko na wieczór, a pod makijaż zero, bo wtedy skóra by się wkurzyła, tak było, what the, co jest, co to za deficyt z kremami, co się dzieje. No więc żeby tego nie mknąć, to trzeba tą skórę przyzwyczajać, przestawiać z pielęgnacji zimowej na letnią, żeby to miało ręce i nogi. Mam gąbkę z Wibo i mam gąbkę z Beauty Blender i nie mam zielonego pojęcia, która jest która, więc powiem Wam tak, w cudzysłowiu, że to będzie gąbka z Wibo, a może to być Beauty Blender tak naprawdę. Nie jestem w stanie rozróżnić. Więc użyję coś dzisiaj właśnie taniego do rozprowadzania. Najtańsze oczywiście są paluchy. No i podkład, który bardzo lubię, to będzie z Catrice. O nim Wam jeszcze nie mówiłam. To jest All Matte Plus i numer 010 Light Beige. Nie wiem, czy nie będzie zbyt jasny na tą chwilę, ale zobaczymy. Może po prostu skoryguję to później brązerem, bo dam jeszcze puder też z Catrice, który ma taki, jak widzicie, dość brzoskwiniowy kolor, więc będzie się to wszystko korygować. No i rozprowadzę to oczywiście bezpośrednio. Dużo przebarwień, no niestety taki sezon. Jak widzicie, ten podkład całkiem ładnie kryje. To, co lubię w tych podkładach z Catrice, to one bardzo ładnie się rozprowadzają, nakładają się taką dość cienką warstwą i to jest fajne, bo nie widać tego makijażu, nie jest taki gruby na skórze i to się mi bardzo podoba, bo ja do tego dążę. Nie lubię podkładów właśnie bardzo gęstych, które są widoczne po przypudrowaniu, że ten makijaż tak z bliska jest naprawdę widoczny, a to naprawdę widać. O, jest super, jest różnica między jedną stroną a drugą, a makijażu tak bardzo nie będzie widać. No i z tej ostatniej porcji trochę mi jeszcze tutaj zostało. Korektor, jaki użyję, to będzie Maybelline. Bardzo go lubię, bo jest fajny w swojej konsystencji, jest taki delikatny, ale swoje krycie tam powiedzmy ma i coś z tego można wykrzesać. Jest to korektor, który też ma trochę matowe wykończenie, więc to nie jest taki bardzo nawilżający korektor, ale taki, powiem szczerze, nie każdemu będzie pasować, bo znam parę osób, które próbowały ten korektor i nie pasuje. One po prostu nie rozumieją tego szaleństwa i mówią, że to jest jeden z najgorszych korektorów, z jakim miały do czynienia. Natomiast mi on bardzo pasuje, chociaż to jest zupełnie inna konsystencja od tych, które mam, które używam. Tu mam na myśli wszystko, co z perfumerii. Ale moim zdaniem on u mnie ładnie się rozprowadza, on ładnie też wygląda po przypudrowaniu i co tam ma lekko zakryć, no to robi. Nie jest to jakiś tam, powiedzmy, cudowny kosmetyk, wybitniejszy od innych, bo na przykład nie wzięłam go, ale ten korektor z Catrice, ten taki płynny kamuflaż jest chyba jeszcze fajniejszy od niego. To jest taki, powiedzmy, za paręnaście złotych, jak uda nam się go dorwać na jakiejś promocji, to jest idealny, ale jakbyśmy miały zapłacić tam prawie 50 zł, czy tam 40 zł na normalnej tam cenie, no to nie bardzo, to trochę byłoby zbyt dużo. Puder, którego użyję, to jest Catrice Extreme Blur i to jest Loose Powder. I to jest jeden z dwóch pudrów, które posiadam z Catrice i bardzo go lubię. Użyję go oczywiście też pod oczy. Wezmę sobie taki pędzel z Derry Techniques i odrobinę go tutaj wklepię. Jest to puder, który jest dla mnie pod względem wykończenia i to, jak on się zachowuje, również jest bardzo podobny do tego pudru z Estée Lauder, który Maxineczka dość mocno rekomendowała. Bardzo, bardzo podobnie się u mnie zachowuje. Daje takie dość suche, pergaminowe wykończenie. Ładnie wygładza skórę, ale jak przesadzimy z ilością, no to niestety będzie bardzo sucho i na suchej skórze może faktycznie troszeczkę ściągać skórę, więc to jest taki puder idealny dla skóry mieszanej. Bazą pod cienie będzie Wibo i to nie jest taka najlepsza baza, która ma najlepsze lepsze opinie na internecie. Ja uważam, że ona jest taka dość średnia, taka adekwatna do ceny na przecenie, może tak powiem. Dla osób niewymagających, dla osób, które nie miały żadnej bazy bardzo drogiej, jakieś powiedzmy z Too Faced, Urban Decay, czy tam jakieś inne jeszcze, która jest taka dość popularna, no to myślę, że powinna być ok, ale te, które już miały te lepsze bazy, no to się z tym nie polubią, bo moim zdaniem trzeba bardzo mało nałożyć, bo jak przesadzisz, to będziesz miała breję na oku, taka pasta się z cienia robi i z tej bazy i to jest naprawdę no niefajne, bo na szybko to się nie da tak fajnie rozprowadzić też. Wezmę może ten sypki cień z Glam Shadows i to jest kolor satyna, nałożę go na całą ruchomą powiekę. Robię to zupełnie inaczej, bo z tymi cieniami akurat tak mi się lepiej pracuje, jak je nałożę najpierw na bazę, a potem idę w załamanie i robię tam resztę rzeczy, które bym chciała. I takim płaskim pędzlem z Urban Decay z jednej z palet nałożę sobie tą satynkę tak tutaj lekko i żeby ona się przyczepiła do tej bazy, bo niestety później już nie dałoby takiego fajnego efektu, a nie chcę dawać potem na to jeszcze korektora, bo chcę, żeby to był makijaż bardzo szybki, taki po prostu, żeby się zmieścić w 15 minutach, o, tak to powiem. Z tego co pamiętam, to moja sukienka miała właśnie identyczny kolor jak ten cień. Też była z satyny i to było wesele mojej szwagierki, które miało miejsce jakieś, nie wiem, 15-16 lat temu. Byłam druszką pierwszy raz. Do tej pory pamiętam tą sukienkę. Sama ją szyłam, pamiętam. Teraz w załamanie dam cień też z Glam Shadows. No to są bardzo cienie tanie. Ja wszystkie tutaj, które mam, kupiłam w cenie 8-10 zł na jakichś tam wyprzedażach. I to jest zimna czekolada. Jeden z najpopularniejszych cieni właśnie z tego sklepu. I bardzo go lubię, ponieważ on fajnie zgrywa się u mnie z moim kolorem skóry i nadaje się idealnie w załamanie, żeby tam go rozprowadzić, żeby dać takie ładne przejście między tym, co się dzieje właśnie na powiece, a tym, co się będzie działo bliżej brwi, więc tutaj sobie go wpakuję, rozprowadzę w miarę możliwości, ładnie rozetrę i akurat nie dałam zbyt dużo tej bazy i fajnie to się jeszcze rozciera, mimo iż troszeczkę idzie to oporniej, ale daje radę, jest naprawdę ok. No mniej więcej wygląda tak, jakbym chciała i granice tutaj na samej górze chciałabym sobie rozetrzeć tym pędzlem, ponieważ robi się to najszybciej. W mojej opinii nie trzeba machać tyle pędzlem, który ma inne włosie. Tu jest tego włosia bardzo dużo i szybko da się to fajnie ogarnąć. Dosłownie parę ruchów takim pędzlem bardzo zbitym i jest po prostu tak jak wszystko, jakbym chciała. No i teraz ja w sumie bym to chciała już zostawić. To jest taki mój makijaż super dzienny, super letni. I nałożę sobie tylko eyeliner z Maybelline, który uwielbiam. Jest to kolor brązowy, 02 Brown i już naprawdę wiele mi tutaj go nie zostało. Używam go namiętnie, chociaż już tam, wiecie, trochę go mam, ale jeszcze ta formuła jest kremowa, jeszcze nic się z nim nie dzieje. I użyję sobie pędzelka z Zoewy i nałożę go sobie tutaj przy linii rzęs. To jest mój taki dzienny, super letni makijaż, który w ostatnim czasie u mnie króluje. I zupełnie inaczej oko wygląda, prawda? Piękny, brązowy kolor, chłodny, który ma mnóstwo miedzi w sobie. Taki piękny piękne połyskujące wykończenie naprawdę daje takiemu letniemu, prostemu makijażowi takiego kopa, ale takie, wiecie, takiej stonowanej jeszcze wersji. Ja niestety na jakieś kreski pięknie wyciągnięte nie mogę sobie pozwolić, bo mam asymetryczne oczy i opadające kąciki, więc wyglądałoby to co najmniej dziwnie, więc zostawię to tak jak jest. Tusz, którego używam od wielu lat, to na pewno będzie Miss Sporty. To jest jeden z moich ulubionych tuszów, ponieważ ma super szczoteczkę, która pasuje do mojego oka. Ma fajną formułę ten tusz, taką dość żelową, fajnie rozdziela rzęsy, fajnie się utrzymuje, odbija się jak każdy inny i kosztuje dość niedużo, więc Dior czy ten, dla mnie nie ma różnicy, bo naprawdę wszystkie tusze, które ja używam, one bardzo podobnie się u mnie zachowują. Jedyna jakaś tam różnica to jest to, czy się to odbija, czy to skleja rzęsy i czy daje taką satysfakcję prostego nałożenia na rzęsy. To jest taka jedyna różnica między tymi tuszami, ale efekt końcowy zazwyczaj jest taki sam, prawie że taki sam. I to jest jeden z dwóch tuszy, do których wracam. Jeden to Lancôme Hypnos, a drugi to jest właśnie ten już od wielu lat jest ze mną i muszę przyznać, że byłoby mi przykro, gdyby go wycofali, bo No odpowiada mi on. Każdy chyba z nas ma takie coś, że bardzo chętnie wraca, jak już się do tego przyzwyczai, niczego innego nie szuka, to nagle to wycofują i człowiek chodzi jak we mgle, bo nie wie co kupić na jego miejsce. Musi robić te poszukiwania od nowa. Dobrze, na tą chwilę wygląda to tak. Jeszcze dorzucę ten cień, który nałożyłam w załamanie na dolną powiekę i wytuszuję. Potem wezmę się za brwi i za konturowanie. Moje brwi są dość naturalnie gęste, więc wiele mi nie potrzeba. Używam takich kredek dość cienkich tylko dlatego, że jakieś tam drobne braki uzupełnię na szybko, 2-3 ruchy i będzie to gotowe. U osób, które mają dość duże braki, faktycznie muszą sobie te brwi wyrysować. Tutaj ja takich kredek nie polecam, bo zajmie Wam to wieki, zanim wyrysujecie. Te kredki są z reguły też troszeczkę twardsze, nie są tak bardzo woskowe. Więc zajmuje to na pewno więcej czasu i one się sprawdzają idealnie, żeby sobie wyrysować ogonki, ponieważ robimy cienką linię powoli, można się tutaj pobawić i wszystko fajnie sobie tam pouzupełniać, żeby to miało ręce i nogi i żeby efekt nie był zbyt przerysowany. No to jeśli na tym Ci zależy, no to na przykład ta kredka z Wibo, którą teraz używam, jest naprawdę rewelacyjna, chociaż jest troszeczkę twarda i może to wielu osobom nie pasować, ale myślę, że warta jest przetestowania lub pokręcenia się koło szafy z Wibo, gdy mają jakieś takie fajne wyprzedaże. No. Dobrze, teraz przejdę do konturowania i też mam tutaj markę Wibo. To jest ten słynny bronzer, który Maksyneczka polecała. Ja muszę przyznać, że go lubię, chociaż on ma swoje minusy. On bardzo się pyli, jest bardzo delikatny. Dość dużo się go nabiera na pędzel i mocno pachnie. Więc jeśli ktoś nie lubi mocno perfumowanych kosmetyków, no to nie będzie z tego zadowolony. I tutaj naprawdę jest, popatrzcie ile mi się tutaj osypało tego produktu. To jest formuła, która mi po prostu od razu przywołuje na myśl markę Anastasię Beverly Hills, a zwłaszcza cienie, które mam i one wszystkie właśnie w taki sposób się zachowują, że w opakowaniu jak się jej nabiera, to się tak sypią, że to jest po prostu przerażające, no bo to oczywiście też gdzieś tam potem wyleci z opakowania i tracimy produkt niepotrzebnie, ale na oku się nic nie dzieje. To samo tutaj z tym bronzerem, że na twarzy on się tam nie rozsypuje, jest tam gdzie chcemy i jest wszystko ok, ale tutaj w opakowaniu to jest po prostu taki bałagan, że masakra. Ten kolor też jest bardzo ładny, myślę, że tak do opalenia twarzy, do takiej muśniętej słońcem skóry to się idealnie nada, już mi się język kończy, ale mnie to denerwuje po prostu, że tu jest tyle tego produktu w tych żłobieniach i to się wydaje, że tak szybko ten produkt ucieka, no ale dobra, to już przemilczę to i skupię się na tym, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Z Miss Sporty mam tutaj róż, chyba jedyny z tej marki, który jest też coś wart. Na pewno więcej niż ja za niego zapłaciłam, bo zapłaciłam jakieś, nie wiem, parę złotych. Mniej niż piątaka na pewno. I nałożę go sobie takim dość chudym pędzlem. Nie ma tutaj zbyt dużo włosia, bo on jest też trochę napigmentowany, ten kosmetyk, więc nie chcę, żeby był tutaj taki bardzo różowy pucek. On ma też wykończenie takie lekko połyskujące. To nie jest kosmetyk bardzo matowy, więc taka satynka, lekko nawet perła można powiedzieć. Taka widzicie tutaj, dość mocno się to błyszczy. Chcę rzucić tutaj troszeczkę wyżej, żeby to fajnie tak się tutaj odznaczało na buzi, dobra, nie za dużo i jeszcze rozświetlacz z Lovely, no jeden z najsłynniejszych kosmetyków z Rossmana, bardzo go lubię, wręcz nawet mogę powiedzieć, że uwielbiam, ten kosmetyk jest bardzo, bardzo fajny, nadaje się na co dzień, nadaje się też na jakieś takie, wiecie, imprezy, bo siedzi nałożony, ładnie się błyszczy, ładnie się prezentuje. No jeśli ktoś ma dość mocno rozbudowany trądzik, no to bym raczej nie poleciła, tak dość, wiecie, tak na bogato go kłaść, żeby nie podkreślił tego, co byśmy chciały akurat schować, bo wtedy wszystko wyjdzie, każda nierówność na skórze wyjdzie na jaw, ale tak na co dzień to się nadaje, bo nie jest taki nachalny, nie jest taki, wiecie, że ja tu rządzę na twarzy i nic więcej. Teraz jeszcze sobie znajdę coś na usta. Pewnie będzie to jakiś błyszczyk albo jakaś pomadka płynna z Maybelline i za chwilę do Was wracam. No i znalazłam sobie tutaj Maybelline, tak jak mówiłam, Vivid Matte Liquid numer 50, piękny, nudowy, codzienny kolor, nie tylko, bo na wyjście myślę, że też powinien się przydać. Ja lubię ten kosmetyk za to, że jest bardzo wygodny na ustach, on ładnie tam siedzi, ładnie się prezentuje, kolor też ma, okaje się, że większości osób się spodoba i do takiego super delikatnego, dziennego makijażu powinien się przydać. No i makijaż jest skończony. Jak widzicie, nie zajęło to zbyt długo, chociaż dłużej niż normalnie, bo gadam dzisiaj do Was. Jest to makijaż super prosty, nie zmieniający człowieka, tylko lekko podrasuje to, co się ma. Moim zdaniem jest to taka wersja na co dzień bardzo wygodna, ponieważ w paręnaście minut można podrasować się, troszeczkę poskować to, co się nam nie podoba i ten makijaż nie zmienia tak bardzo nas w kogoś innego. Ja uwielbiam oglądać makijaże takie, wiecie, wymagające naprawdę kreatywności, masy kolorów, ale moim zdaniem to się nie nadaje na co dzień. Ja staram się malować tak, żeby wyjść do ludzi, żeby nie patrzyli na mnie jak na wariatkę, która gdzieś powiedzmy urwała się z jakiegoś karnawału. To jest taki mój makijaż podstawowy, do którego ja jestem przywiązana i bardzo lubię. To są te kosmetyki, które ja uwielbiam, które bardzo lubię, oprócz tej bazy, bo ta baza jest naprawdę bardzo kapryśna. Trzeba tutaj apteczną ręką do niej podejść, żeby nałożyć tyle, ile trzeba, ile się powinno, żeby się nie zrobiła breja na oku, żeby się to nie zrolowało, bo w innym wypadku to po prostu będzie masakra. Więc to jest na pewno baza, którą ja będę używać no tak na co dzień, nie w jakieś takie ekstremalne też temperatury, gdzie jest bardzo gorąco, bo to też nie przetrwa. Na pewno bym tego nie użyła na żadną imprezę, bo wtedy bym miała to z tyłu głowy, że to może się zepsuć, może nie być fajne. Więc wszystkie te kosmetyki, które tutaj Wam pokazałam, dostaniecie na pewno w drogeriach. Oprócz tych cieni z Glam Shopu, no to dostaniecie na internecie. Ja kupiłam wszystkie te tutaj, które mam. Prawie może 90% tych wszystkich tutaj cieni jest kupione na wyprzedażach. Gdzieś tam w outlecie, w jakiejś tam zakładce znalazłam, ponieważ lubię tanio tam kupować, no nie wiem czemu, nie mam żadnej z palet, ale chyba powinnam się zaopatrzyć w jakąś, bo widzę, że świetne te palety są kolorystyczne i kolorystycznie ładnie dobrane i bardzo się mi podobają, ale jakoś tak na razie nie planuję, bo mam dość dużo tego i mamy też kilka już cieni, które tam do dna prawie już dotykają, więc jak się będą mi tam gdzieś wykruszać już kolejne sztuki, to będę nabywać. Dobrze, dajcie znać, co tam jeszcze można kupić fajnego w Rossmannie czy w Hebe. Za czym się oglądać, z jakimi markami i będę szukać, będę przy okazji gdzieś tam zaglądać i testować Wasze propozycje. Dzisiaj to wszystko, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym filmiku. Pa!